Ja jestem Ula Pedantula i jak sama nazwa wskazuje, zajmuję się porządkami. Mam przyjemność być ambasadorką marki Samsung, całej dywizji dotyczącej urządzeń, które pomagają nam w porządkach w domu. Skorzystamy z mikrofonów, żeby, jeśli działają, żeby było nas słychać lepiej. Super, doskonale. No dobrze, i spotykamy się dzisiaj tutaj z powodu pewnego bardzo wyjątkowego odkurzacza. Ja mam przyjemność korzystania z niego już od dłuższego czasu i znam go od strony funkcjonalnej, takiej strony użytkownika. Dominik doskonale z kolei zna go jako ekspert, więc postaramy się dzisiaj pokazać Państwu te połączone doświadczenia. Kogoś, kto z niego korzysta na co dzień oraz kogoś, kto korzysta na co dzień, tylko się trochę lepiej zna. Dobrze, moi drodzy, witam Was serdecznie i dzisiaj właśnie przedstawimy Państwu najnowszy odkurzacz Bespoke Jet AI. I tak zapytam prowokacyjnie Ula, czy lubisz sprzątać? Wiesz co, no ja lubię sprzątać, ale lubię, żeby to moje sprzątanie było, powiedziałabym, smart. Ja to na to lubię mówić sprytne. Czyli ja lubię sprzątać efektywnie, efektownie, ale przede wszystkim szybko i oszczędnie. Myślę, że jeśli chodzi o tą oszczędność, to są takie dwa najważniejsze aspekty. Oszczędność czasu, czyli po prostu moja, no i ta oszczędność w portfelu, czyli oszczędność na przykład energii. To są takie najważniejsze wymiary dla mnie. Czyli rozumiem, że znasz naszego głównego bohatera, czyli Bespoke Jet AI, bardzo dobrze. Znam go doskonale i muszę Państwu powiedzieć, że taki pierwszy wyróżnik, który dla mnie jako użytkownika ma bardzo duże znaczenie, to jest ta stacja czyszcząca, prawda? No właśnie, drodzy Państwo, stacja czyszcząca Only One jest to stacja, dzięki której zawartość tego pojemnika spada do wnętrza. Tutaj znajduje się worek, on jest biodegradowalny, ma właściwości bakteriobójcze, nie będzie przykrego zapachu, no i ma pojemność 2 litrów. Czyli wytrzymuje dużo, dużo, szczególnie sierść mojego psa, jak w twoim przypadku? Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja ten worek wymieniam co 2, raczej nawet co 3 miesiące. Ja to 4 miesiące i faktycznie można go w całości wyrzucić, opróżnić. Ale warto jest wspomnieć, że stacja i cały odkurzacz dba o nasze powietrze i skuteczność filtracji sięga no prawie 100%, brakuje 1/1000, czyli czyste powietrze. Mm-hmm. No właśnie, my bardzo często lubimy mówić o tym, że to jest sprzęt, który jest przyjazny nie tylko osobom, które po prostu lubią być w domu czysto i tą czystość lubią, ale także ważny dla alergików, prawda? Ja też lubię to, że kiedy stacja czyści mój pojemnik, ten kurz nie wraca z powrotem do posprzątanego mieszkania, czyli wiem, że jest czysto. No a każdy, kto miał taki odkurzacz stojący, powiedziałabym, bez tego rozwiązania wie doskonale, jaka chmura pyłu się potrafi wzbić do góry przy opróżnianiu i to trochę kółko się zamyka. Tutaj rzeczywiście odstawiamy, to wszystko czyści się w zasadzie samo, więc to jest świetne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Ja myślę, że mogę Państwu pokazać, jak to działa. Kiedy posprzątamy, są dwie opcje. Albo po pierwsze włączymy tryb, że stacja się będzie włączała automatycznie, albo kiedy wklikniemy, no to oczywiście wtedy ona będzie także działać. To jest też takie konstruktywne działanie, prawda? Tak, dokładnie tak. Mamy zdecydowanie airflow, dzięki czemu mamy fluktuację powietrza i ten kurz, który przylega do ścianek, on będzie opadał i wpadnie oczywiście do środka, tam jest duża siła słońca i zasysa całość do wnętrza. I rzeczywiście ten pojemnik za każdym razem oczyszcza się do czysta i to też jest super ważne. No dobrze, możemy mówić o czystości, ale też bardzo ważne jest to, że ten odkurzacz ma po prostu potężną moc. Ale nie sama moc jest jego siłą, ale też inteligentne wykorzystanie tej mocy, prawda? Tak, jeżeli chodzi o siłę słońca, drodzy Państwo, 280 watów siły słońcowej, czyli do 280 watów, potężna siła i to jest nasz najsilniejszy odkurzacz w ogóle całej dostępności, jeżeli chodzi o firmę Samsung. Czyli siła bardzo duża, ale jeżeli mówiłaś właśnie o trybie AI, to ten odkurzacz rozpoznaje powierzchnię. Ja już nie muszę klikać, ponieważ on to zrobi za mnie, czyli kiedy go ja włączę i domyślnie będzie ustawiony w trybie AI, to Państwo słyszą, że on w tym momencie zwiększy swoje obroty. Kiedy go podniosę, zmniejsza. Tutaj są dwa czynniki, jeden na szczotce, drugi oczywiście bada ciśnienie i on robi to za nas. Mm-hmm. Bardzo to robi. To jest, to ta moc też sprawia, drodzy Państwo, że ja muszę Wam powiedzieć, że to jest jedyny odkurzacz, który ja mam w domu. Mam naprawdę duży dom, mam małe dziecko, duże dziecko, psa i kota, więc jest co odkurzać. Jeszcze w dodatku swobodne wyjście na zewnątrz. A to oznacza, że jego moc jest absolutnie wystarczająca, żeby odkurzyć naprawdę cały duży dom, niezależnie od tego, czy potrzebujemy po prostu szybkiego odkurzenia, bo coś nam się rozsypało, czy też dlatego, że potrzebujemy odkurzyć rzeczywiście każdy zakamarek. Ta moc i to jej inteligentne wykorzystanie sprawia, że to może być spokojnie jedyny odkurzacz nawet w dużym domu. I myślę, że to też jest takie bardzo przełomowe, prawda, jeśli chodzi o technologię odkurzacza. Oczywiście tak, to jest wygodne, bo każdy zawsze gotowy do pracy, duża moc. No i tak mówiłaś, może być to jedyny odkurzacz w naszym domu.
No właśnie, ale żeby mieć dużą moc, żeby odkurzyć duży dom, musimy mieć baterię, która, że tak powiem, uciągnie ten sprzęt. Co możesz nam powiedzieć o baterii Blue Smoke AI? Tak, w zestawie mamy dwie baterie. Po pierwsze jest tutaj ta duża, to jest ta duża bateria. Ona wystarcza, moi drodzy, do 100 minut. Ona też jest przez to większa, czyli 100 minut zapas czasu i możemy śmiało sprzątać, ale w zestawie także jest druga, ta lekka, czyli możemy sobie mieć lżejszy odkurzacz. No i jeżeli mamy taką potrzebę, faktycznie możemy go odkurzacz odchudzić i wtedy mamy dodatkowe 60 minut czasu pracy. No i co istotne, znowu z punktu widzenia użytkownika, ta lekka bateria sprawia, że po pierwsze mój 3-latek odkurza bardzo chętnie, bo jest w stanie udźwignąć cały ten sprzęt. A po drugie, kiedy chcecie odkurzyć karniejsze, jakieś wysokie półki, jakieś miejsca, do których trzeba naprawdę wyciągnąć rękę, to nie trzeba mieć bicepsa Schwarzeneggera, tylko spokojnie można to udźwignąć i naprawdę dosyć długo odkurzać w dużym komforcie z ręką do góry, bo on jest po prostu lekki. Tak, dlatego zaznaczę, że jest to odkurzacz dla każdego, dla młodszych, starszych, niższych i wyższych, bo posiada rurę teleskopową, mamy 4 regulacje. No, dla mnie trochę w tym momencie za wysokie, ale faktycznie, jak sobie obejrzę o jeden puls... Marcin tak. Prokop by docenił. Dokładnie tak, ale dzięki temu, czy sprzątamy na sodach, albo jesteśmy osobą niższą, to możemy dostosować jego wysokość, a to rozwiązanie dobrze kojarzymy wszyscy z tradycyjnych odkurzaczy, no bo jest to po prostu wygodne. No nie wiem, czy wiesz, ale ja dosyć często, ponieważ mam przepiękną lodówkę, rzeczywiście dosyć dużą i pewien taką przestrzeń pomiędzy ścianą a lodówką, to ja sięgam, a lodówka jest duża, głęboka, więc do tej długiej rury podpinam szczelinówkę i jestem w stanie odkurzyć naprawdę, no tam jest 80 cm głąb chyba i sięgam w ogóle bez najmniejszego problemu. Tak, bo ponieważ odkurzacz posiada specjalistyczne końcówki, w sumie do każdej powierzchni, czy to będą tapicerki, czy to będą różne powierzchnie, to mamy szczotki specjalistyczne w sumie do każdego zdania. W sumie tego nie mamy w scenariuszu, ale powiemy Państwu o tym, że one są na tym stojaku bardzo fajnym i wygodnym i wszystkie w jednym miejscu. Dzięki temu się po prostu nie robi bałagan i nie trzeba mieć w domu miejsca dedykowanego na końcówki do odkurzacza. A ja wspomnę, jeżeli wiem, że sprzątasz takie sobotnie duże porządki, to możesz wziąć cały zestaw i iść po prostu do dużego pokoju albo gdzieś na górę i masz wszystkie końcówki przy sobie. Nie zabieraj mi teraz, bo się mówiliśmy, że ja ci będę podawać, więc ja poproszę moje końcówki tutaj. Ale co jest ważne, wszystko masz w jednym miejscu i też tych końcówek nie zgubiłem, ponieważ są po prostu tutaj. No dobrze, do końcówek jeszcze przejdziemy, bo są pewne bardzo szczególne końcówki, one mają pewne szczególne cechy. Natomiast kiedy powiedzieliśmy o baterii, o tej potężnej mocy, którą ta bateria wspiera, no to musimy też powiedzieć o tym, że inteligencja w postaci AI w Bespoke'u pozwala nam tak naprawdę oszczędzać energię, prawda? No właśnie, po to ta inteligencja powstała, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co sprzątamy, czyli odkurzacz robi to za nas, ale on także oczywiście powoduje, że przedłużamy żywotność baterii. Jak dobrze wiecie, im częściej ładowana bateria, tym to nie jest dobre dla tych urządzeń, a ten odkurzacz po prostu przedłuża jej żywotność i dzięki temu urządzenie będzie nam działało na lata. No i optymalizuje jej zużycie przy bieżącym sprzątaniu, prawda? Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o szczotkę, na przykład szczotkę typu słabo spartej powierzchni, to nawet mamy to wyliczone, to jest o 21%, czyli bardzo duża oszczędność. No i może nam dłużej służyć. No dobrze, powiedzieliśmy o baterii, ale żeby wiedzieć, w jakim stanie jest bateria, to mamy do tego też narzędzie, dlatego że ten odkurzacz ma wyświetlacz i w dodatku po prostu. Tak, 28 języków do wyboru, pokazuje czas pracy, czyli jeżeli ja go włączę i mi się włączy tryb AI, to na tym wyświetlaczu mam dużą informację, ile tego czasu mi zostało. Czyli na bieżąco mogę wiedzieć, mam jeszcze godzinę i 20 minut, na spokojnie mogę sprzątać. Wiem, że ty masz duży dom, czy ten czas zupełności ci wystarczy, żeby sprzątać? Jeszcze nigdy nie rozładowałam baterii obu do końca, to mi się nie przytrafiło, choćbym nie wiem, jak dokładnie sprzątać. A masz dwie na układzie. Tak, czyli tak. Czyli gruntowne porządki. No dobrze, powiedzieliśmy o końcówkach. Chcieliśmy Państwu pokazać coś, co okazuje się, że Polacy bardzo lubią, bo Polacy bardzo lubią mieć w końcówce odkurzacza światełeczko. No właśnie. Je mamy. Moi drodzy, światełko, ważna rzecz. W tym miejscu mamy fajne oświetlenie, jest jasno, ale czasami mamy takie zakamarki, gdzie to główne światło nie dochodzi i nasze dwie główne szczotki są właśnie wyposażone w światełko i dzięki temu możemy wysprzątać wszystkie elementy właśnie w tych ciemnych zakamarkach. Jeśli chcecie sięgnąć gdzieś głęboko pod szafki albo gdzieś daleko za kanapę, no to rzeczywiście będziecie nie tylko widzieli ten kurz, ale też to, jak on znika.
Chciałam tylko wszystkich uprzedzić, że światełko to jest broń obosieczna, a mianowicie ono oczywiście ułatwia w tych miejscach, gdzie dobrze nie widać, ale w praktyce kończy się tym, że widzicie, że jeszcze tu okruszek i tam okruszek i nawet nie wiecie, kiedy odkurzyliście cały dom. Więc nawet jeżeli wyjmujemy odkurzacz tylko, żeby gdzieś tam ogarnąć kawałek, bo się rozsypało, to się potem kończy na odkurzeniu całego domu, bo rzeczywiście to światełko umieszczone nisko sprawia, że widać dosłownie każdy poproszek na podłodze i widać jak zmienia. Ja wspomnę o moim Parysie, ma taką sierść, że z koloru takiego drewnianego, taka brązowa i faktycznie na co dzień tego nie widać, ale gdy my chodzimy w domu w skarpetach i mam to światełko, to mówię, kurczę, jednak te włosy, ta sierść się znajduje, no i to światełko właśnie powoduje, że możemy całe mieszkanie posprzątać, nawet jeżeli nie mieliśmy tego w planach. Jeśli przy Parysie jesteśmy, to chcemy też opowiedzieć o tym, prawda? No właśnie, mówiliśmy, że mamy końcówki specjalistyczne, tutaj one się znajdują do każdego rodzaju powierzchni, ale tutaj mamy elektroszczotkę Mini Pet Tool Plus, która właśnie idealnie nadaje się do krzeseł, do tapicerek, do materacy, do pościeli. I tutaj mamy nową technologię, taki specjalny element, który przecina te włosy, tą sierść, nawet tą krótką, długą sierść przecina i tu się nic nie plącze. Dzięki temu szczotka sama się czyści, no bardzo wygodnie. To jest niezwykłe, jak skuteczna jest ta szczotka. Ja mam jednego psa, który ma krótkie igiełki, któremu się... Znacie to, jak jest przeskowłosy pies, to te igiełki się wbijają po prostu w kanapę pionowo. No i mam kota, który jest długowłosy i puchaty i on ma z kolei futro jak wata, które się tak klei i, że tak powiem, dobrze trzyma. I rzeczywiście ta szczotka, kiedy się nią przejedzie po kanapie, to po prostu widać tak jak taki ślad po golarce zostaje. Rzeczywiście po prostu w niezwykle skuteczny sposób tą sierść zdejmuje. No i do tego sama się czyści, to samo mówi przez się, że bardzo, bardzo wygodne. No i nie mamy dodatkowej pracy. Mimo, że nasze zwierzaki, które kochamy, tą pracę nam zapewniają. Tak jest, ale mamy czas na spacer, bo wiesz, jak się szybciej odkurzy, to spacer może być dłuższy. Drodzy Państwo, ten odkurzacz ma jeszcze jedną, no powiedziałabym super moc połączenia się przez aplikację SmartThings z pozostałymi urządzeniami, z którymi korzystamy w domu, ale to nie jest tylko bajer, to jest po prostu praktyczne zastosowanie. Powiedz mi, co możemy sprawdzić, co możemy diagnozować. No właśnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o aplikację, to możemy ją sobie zainstalować na naszym telefonie, ona jest zainstalowana od samej nowości. I tutaj na ekranie widać dokładnie to, co ja mam na tym moim fajnym telefonie, który się fajnie składa. Ale tu mówimy o odkurzaczu. Mam informację, że jest w pełni naładowany. Czy ja jestem dzisiaj w Warszawie, czy w Poznaniu, zawsze te informacje będę miał. Dodatkowo mogę opróżnić zdalnie pojemnik na kurz. Jeżeli moja córka wraca ze szkoły, a miała zadanie domowe, posprzątaj swój pokój, chociaż swój pokój, a nie wiem, czy ja opróżniłem pojemnik, to zdalnie mogę go włączyć. Znaczy kliknąć. W tym momencie, tam mam tutaj odkurzacz, będzie mi się opróżniał. Mogę zatrzymać ten proces. Tak, zatrzymujemy. W tym momencie, w tym momencie mamy autodiagnostykę, czyli odkurzacz także sprawdza, czy jest wszystko z nim ok. Mamy test szczotki, mamy test przepływu powietrza, czy nie jest zapchany. No i status gotowości oczywiście także zobaczymy na aplikacji. I co jest ważne, możemy też wybrać tryb domyślny, który ma być włączony za pierwszym razem. Ja wybieram tryb AI, no bo oszczędza energię i także ja nie muszę pikać, bardzo wygodny. No możemy też sprawdzić, i tu skoro już mówimy o dzieciach, które miały posprzątać swój pokój, kiedy odkurzacz był używany, w jakim trybie i jak długo. Czyli jeżeli ja wychodzę i mówię, Rysiu, odkurz swój pokój, to w aplikacji widzę, czy odkurzał, jak długo i czy mogę mu zaliczyć to zajęcie, czy niekoniecznie. A ja dodam, że nawet widzimy, jaka szczotka była używana. Czyli tutaj pełna kontrola na tym i później robimy test białej rękawiczki, no, czy jest posprzątane, czy nie. Ale aplikacja. Rogo. No, nasza rodzina, znamy, tu nie ma danych, ale wiemy, co tu się pokazuje. I fajne jest to, że tutaj są jest worek, jest także filtr wylotowy, który dba o nasze powietrze i czasami zapominamy albo nie myślimy, kiedy go wymienić. Ta informacja nam się wyświetli na telefonie i będziemy mieli pewność, że to właśnie dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy ja powinienem właśnie opróżnić pojemnik albo wyczyścić filtr, czyli wszystko w jednym miejscu. Idealne dla zapominania. No wiesz co, no my nie musimy o tym pamiętać, po prostu ktoś nam o tym przypomni, to jest super wygodne. Drodzy Państwo, powiedzieliśmy o wszystkich funkcjonalnych aspektach tego odkurzacza, które sprawiają, że on jest absolutnie wyjątkowy na rynku i po prostu praktyczny w użyciu. Ale tak naprawdę nie da się, patrząc na niego, nie wspomnieć o designie, bo on po prostu wygląda fenomenalnie. Tak, dla mnie jest ważne to, że jest czarny. Tak, ale jeżeli chodzi o koncepcję bespoke, to jest koncepcja, dzięki której możemy urządzenie wstawić niczym wolno stojące urządzenie. Powtórzę dwa razy to samo słowo, ale w
faktycznie on może być postawiony gdzieś na wierzchu, nie musi być chowany do szafy, bo to jest urządzenie po prostu ładne. Jeżeli chodzi o koncepcję bespoke, mamy w dostępności czarnego naszego głównego bohatera, ale oczywiście jest też kolor biały, znajdziemy kolor niebieski, zielony, czyli też możemy każdy z tych odkurzaczy dopasować do naszego wnętrza. No właśnie, dosyć często na przykład małe mieszkania nie pozwalają na to, żeby wygospodarować sobie takie pomieszczenie gospodarcze, prawda, na różne rzeczy. On naprawdę może stać na widoku i nie ma żadnego wstydu, już nie mówiąc o tym, że po prostu jest praktycznie, bo można go w każdej chwili wziąć. Ja co prawda mam pomieszczenie gospodarcze, ale zupełnie szczerze mówiąc, mam go na widoku, bo on po prostu fantastycznie wygląda, nie muszę po niego nigdzie iść, wyciągam, biorę, używam, odstawiam, czyści się sam i mam sprawę z głowy. No i to jest ten plus duży, że to urządzenie jest na widoku, zawsze możemy podejść i zawsze jest gotowe do pracy, mimo tego, że pięknie wygląda, bo to wzornictwo minimalistyczne mi się osobiście bardzo podoba. Tak, żeby go widać.